Witajcie. W tym odcinku omówimy sobie kilka funkcji statystycznych, takich, które pozwalają obliczać pewne rzeczy, o ile są spełnione jakieś warunki. Za chwileczkę zresztą zobaczycie, zapraszam. Na początek omówimy sobie te formułki, które są tu na żółtym tle, a które są bardzo reprezentatywne dla tych funkcji statystycznych i które są również analogiczne do takich, które na końcu tutaj wspomnę, ale już dokładnie omawiał nie będę. Powiedzmy, że będzie to forma pracy domowej. Funkcja licz jeżeli. Zlicza ona komórki, komórki w pionowym, ewentualnie poziomym zakresie i o ile te komórki spełniają pewne kryterium, a ściślej zawartość w tych komórkach spełnia pewne ustalone kryterium. I przykład jest tutaj, zaczyna się niebieskim polem. Mamy takie pytanie: ile jest wierszy o parzystym ID? Mamy tu taką kolumnę ID, no po prostu kolejne liczby. I teraz chciałbym sprawdzić, ile tutaj jest parzystych liczb. Jak mogę to zrobić? Właśnie wykorzystując nasze licz jeżeli, ale nie tak od razu. Najpierw muszę sobie w jakiś sposób sprawdzić, jaka z tych liczb jest w ogóle parzysta. Pierwszym takim krokiem będzie założenie dodatkowej kolumny. Ja to tak w każdym razie zrobiłem jako przykład, żeby zilustrować te licz, jeżeli w tej kolumnie niebieskiej w każdej komórce mam taką prostą funkcję mod. Modulo, czyli dzielenie z resztą. Dzielę sobie wartość w polu ID przez 2 i patrzę, ile wyjdzie reszta. Oczywiście reszta będzie zawsze albo 0, albo 1, bo przy dzieleniu przez 2 nie ma innej możliwości. Zatem, kiedy skopiuję ten wzór do dołu, dla każdej z tych liczb uzyskam taką kolumnę, gdzie liczby nieparzyste będą miały po prostu jedynki. I teraz Przyjrzyjmy się naszej licz jeżeli, bo już teraz wykorzystanie tej licz jeżeli doprowadzi nas do odpowiedzi na to pytanie. Co robi licz jeżeli przyjrzyjcie się w pierwszym argumencie, posiada ona zakres, właśnie ten zakres z tymi zerami jedynkami, a następnie ma drugi argument, którym jest zero. Czyta się to mniej więcej tak. Policz wszystkie komórki, które tutaj są w tym pionowym zakresie. O ile w każdej z komórek znalazłeś 0. Mogę też napisać w cudzysłowie podwójnym coś takiego: równa się 0, tak jakby fragment jakiegoś równania bądź nierówności, i to też zadziała. Policzył, że jest 9 zer, czyli w całym tym zakresie 9krotnie trafił na 0. Stąd wiem, że liczb parzystych w tym zakresie. Jest 9. Mogliście też zadać pytanie w tym momencie: dlaczego dzielę przez modulo, przez 2, mam tu 1, 0, a na przykład nie wykorzystam formuły czy parzyste? No pewnie, że mogę wykorzystać. Wtedy po prostu napisałbym licz jeżeli. Kryterium. Podajmy teraz tę kolumnę. A jako test kryterium szukajmy prawdy. No i również będziemy mieli oczywiście 9. A dlaczego zrobiłem z modulo? Bo modulo sprawia, że nie muszę używać tak naprawdę nawet tej y, f, funkcji licz, jeżeli mogę zrobić to na przykład w ten sposób. Zobaczcie. Zsumuję sobie formułką ile wierszy, wszystkie wiersze w tej kolumnie, a następnie odejmę sumę z tej kolumny. Suma będzie to suma jedynek, czyli tak naprawdę suma wszystkich liczb nieparzystych. Zatem wszystkie liczby minus nieparzyste liczby również dami to. Y, Wynik, ile jest parzystych liczb? Dlaczego takie różne metody pokazuję? Ponieważ po pierwsze chciałbym pokazać, że do problemu zawsze można podejść na różne sposoby. No tu mamy problem czysto taki fikcyjny, śmieszny, ale chodzi raczej o pewien sposób myślenia, żeby się nie zamykać. Ojej, nie znam funkcji licz jeżeli, zapomniałem jak działa. No to już nie rozwiąże problemu. Excel ma. Sporo tych funkcji, a nasza pomysłowość jeszcze to ubogaca, i można naprawdę elastycznie do tego podejść. I zawsze coś tam się da wykombinować. Nie należy się tutaj poddawać, bo jakaś funkcja mi uciekła. Przejdźmy do następnej. Funkcja Licz Warunki jest bardzo podobna do Licz Jeżeli, z tym, że bardziej skomplikowana. I pojawiła się dopiero w Excelu 2010. We wcześniejszej wersji jej nie znajdziecie. Co robi ta funkcja? Zlicza zbiory komórek. Ewentualnie poziomym zakresie, które spełniają pewne kryteria. A więc w przeciwieństwie do tej funkcji wcześniejszej, nie zlicza tylko jednego zakresu, ale będzie miała kilka zakresów równocześnie sprawdzanych i w każdym z tych zakresów będzie musiało być spełnione kryterium. I jeżeli w każdym z zakresów będzie spełnione kryterium, to zbiór komórek z tychże zakresów będzie dopiero zliczany. Popatrzmy na przykład, to dopiero gdzieś nam to się ułoży. Mamy tutaj takie pytanie: ile jest par numer 1 i level, czyli ile jest takich par komórek, które występują w tej kolumnie i w tej kolumnie? Tak? I tu, i tu, gdzie numer 1 jest większy od 10, a level to literka t. Zatem, na razie, tak słownie spróbujmy. Zatem szukam takiej sytuacji, w której tutaj będę miał liczbę większą niż 10, ale równocześnie w tej kolumnie musi być literka T. Przy czym to porównywanie jest rozwiązywane w ten sposób, że jeden zakres i drugi zakres muszą być identyczne w poziomie, czyli oba się zaczynają na piątym wierszu, oba się muszą kończyć w tym wypadku na jakimś wierszu 23. Nie jest to istotne, byle były równe te zakresy, i teraz tu szukam większej od dziesiątki liczby, a tu szukam literki T. Widzimy, że literkę T mam w zasadzie tylko tutaj i jest to liczba większa od 10. Zatem jedyną parą, tym zbiorem komórek, który spełni te kryterium będzie od ten jeden wiersz. Dlatego tu widzimy, odpowiedzią jest jedynka. Za chwilę to policzymy. Przyjrzyjmy się temu, jak to zostało ułożone w pytaniu. A pytanie wygląda następująco. Policz mi warunki, gdzie w kolumnie C5, C23, czyli jesteśmy teraz w kolumnie numer 1, o tutaj, mam większe od 10 wartości. Popatrzcie, rozwiązałem to w ten sposób, że mam tutaj tak jakby fragment nierówności. W podwójnym cudzysłowiu mam większe od 10. I to jest pierwszy warunek. Ale nie mogę policzyć liczb większych od 10 tak po prostu. Mogę je policzyć, uznać za. Że to spełnia ten warunek, o ile równocześnie, równoległym wierszu, ale dla kolumny d, tu będzie od d5 do d23, jesteśmy teraz tutaj w levelu, będzie występować literka t. Mogę napisać tak jak tutaj, po prostu literkę t, ewentualnie równa się, to jest to dokładnie to samo. Zatem on będzie patrzył i tu, i tu równocześnie. Czy tu jest większe od 10, i tu jest t? Nie. Czy tu jest większe od 10? Nie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy tu jest większe od 10, a tu jest t? Tak. Policzyłem we w całych tych dwóch kolumnach, które analizuję. Mogę dodać trzecią, czwartą. Licz warunki właśnie dokłada kolejne kolumny, ale zlicza tylko te poziomy, te zbiory komórek w wierszu, o ile wszystkie są warunki spełnione. Tutaj mamy tylko taki jeden wiersz. O ten. O tu. Kolejny przykład. Mamy pytanie. Ile jest par w kolumnie numer 1 i level, gdzie w numer 1 jest coś, co jest większe od. Zawartości komórki p8, a w level jest albo t albo l. I tu jest już pewna trudność, bo sama funkcja liczy warunki, ona nie potrafi uwzględnić alternatywy, bo ona ma wszędzie takie ukryte i, takie ukryte oraz, czyli w tej kolumnie ma być spełniony warunek i w tej kolumnie i w tej i tak dalej i tak dalej. Wszędzie tam jest takie i, a tu się pojawia sytuacja, kiedy ja pytam to lub to. Jak to rozwiązać? Ano licząc dla T oddzielnie i licząc dla L oddzielnie, a następnie sumując. Zobaczcie, liczę sobie warunki dla kolumny numer 1, czyli tutaj zakres C523. Liczę wszystko, co spełnia ten warunek. Popatrzcie, w podwójnym cudzysłowiu mamy początek napisu. Tu jest ten znak ostrego większe coś ma być większe, a tu za pomocą tego operatora łączenia napisów łączę to z zawartością komórki P8, w tym wypadku on sobie tam wstawi dziesiątkę. Czyli całość o ten zapis jest równoznaczny, tak jak z wcześniejszym, o temu zapisowi, z tym, że ta dziesiątka tutaj jest na sztywno, a tutaj... Mogę sobie modyfikować zawartością komórki to porównywanie i mogę to sprawdzić bardzo szybko dla innej wartości. Taki elastyczny mechanizm, gdzie nie muszę zmieniać wzoru, żeby sprawdzić dla innej liczby wynik. Następnie mam kolum kolumnę L, Level, gdzie sprawdzam obecność literki T. Równie dobrze mógłbym tu wpisać, równa się T. To na to samo wychodzi. Ale to nie wszystko. Zatem ta pierwsza część policzy mi. Wszystkie zakresy, pary takie, gdzie tu jest 10, co najmniej więcej, więcej niż 10, a tu jest literka T. No mamy tylko jedno takie wystąpienie. I teraz dodaję wyniki, gdzie w kryterium pierwszym jest dokładnie to samo: ma być większe od tego, co jest w 8 a w drugim kryterium ma być literka L. Tych literek L jest 5, ale za jednym razem, o tu konkretnie, o w tym przypadku, popatrzcie tutaj. Nie ma spełnionego warunku w pierwszej kolumnie. Zatem tych elek będzie 4, gdzie obok jest większe od dziesiątki w, kolum w kolumnie numer 1, a tam, gdzie jest literka T, będzie jedno rozwiązanie, i dlatego całość to 5. I dzięki tej sumie obu funkcji licz warunki uzyskuje tak jakby efekt policzenia tej alternatywy, gdzie w kolumnie level mogłem mieć lub T, ewentualnie L. I to jest taki drugi Sposób, w który możemy sobie wykorzystać licz warunki, kiedy pojawia się w pytaniu jakaś alternatywa albo albo. Pokażę jeszcze wykorzystanie licz warunki, kiedy mamy trochę więcej kolumn, a konkretnie 3, ale równie dobrze moglibyśmy mieć cztery, pięć i tak dalej. Chcemy sobie policzyć ile wierszy, ile takich zestawów komórek spełnia warunek, że... W w pierwszej kolumnie komórka musi być różna od tego, co jest w P8, czyli tutaj w tym wypadku różne oddychy. W drugiej kolumnie musi być Lką, a w trzeciej kolumnie ma być to liczba ujemna. Zapis jest już, jest już prosty. Pierwsza kolumna różne, zauważcie, różna. Wartość różne to są obie nierówności ostre, mniejsze, większe, razem obok siebie, bez żadnych spacji. Łączę to z tym, co jest w P8. Uzyskuję tu w praktyce na koniec, tak jakby różne od 10, po prostu. W drugiej kolumnie ma być L, a w trzeciej mają być liczby mniejsze od 0. Wyszło, że jest dwa takie zbiory. Sprawdźmy. Tu jest L, tu jest różne od 10, tu nie jest ujemne. Tu jest L. Tu jest różne od 10 i jest liczba ujemna, mamy raz. Mamy też jeszcze ujemną tutaj. I też tutaj nie ma dziesiątki. Jakbym tu wpisał dziesiątkę, to od razu mój wynik spada na 1. No bo siłą rzeczy. Prościutkie. Przyjrzyjmy się jeszcze funkcji liczb puste. Zlicza ona, jak sama nazwa wskazuje, komórki niepuste w pewnym zakresie. O tu mamy przykład. Licz puste. A w zakresie podałem, o tutaj ten zakres taki wyszarzony. Mamy tu trzy niepuste komórki: A4, A5 i F4, i dokładnie zostały one znalezione, namierzone. Jest to prosta formułka, ale podaję ją jako ciekawostkę, ponieważ ma też kilka podobnych, takich jak ile liczb, czy ile niepustych. I te analogicznie, które tutaj są wymienione na końcu, będą zliczały w pewnym zakresie. Wszystkie komórki, gdzie była liczba, albo wszystkie komórki, gdzie w ogóle coś było, to jest to ile nie pustych. No i taka to filozofia. Na koniec krótko o każdej z wymienionych tu jeszcze funkcji. Min, max, domyślamy się, szukają najmniejszej, największej wartości w jakimś zbiorze, i tutaj mamy minimum, które szukałem w kolumnie numer, znaleziono. 7. Zgadza się. Maksimum 97. Jak przyjrzymy, rzeczywiście 97 jest największe. Dokładnie znajduje się. O tu, w wierszu numer 8. Następnie mamy taką funkcję średnia, jeżeli ewentualnie średnia warunków. Metoda postępowania z tą funkcją jest bardzo podobna do licz, jeżeli licz warunki. Ma tylko te różnice. Że na początku, kiedy piszemy wszystkie warunki, na samym początku mamy najpierw podaną kolumnę, z której będę liczył średnią. Jak to działa? W bardzo prosty sposób. Popatrzcie. Będę liczył średnią dokładnie z całej tej numer 1 kolumny. Oto mamy c5, c23. Średnią z tej kolumny. Ale uwaga, nie z wszystkich liczb z tej kolumny, bo tak to po prostu byłaby średnia z kolumny enter. Tu mamy średnia warunków. Zatem policzę wszystkie średnie, wszystkie liczby stąd i policzę z nich średnią, o ile w kolumnach, które wymienię później, jest spełniony warunek, i wtedy dla danego wiersza, w którym warunek jest spełniony, będzie ta liczba uwzględniona. Moim warunkiem jest to, że w D5D23, czyli tutaj, ma być literka B. Popatrzcie, że to B jest tylko w jednym miejscu, zatem do średniej będzie uwzględnione tylko 85. No i dlatego średnia jest 85. Wstawmy sobie jeszcze gdzieś B, na przykład tu. I zobaczmy, co się stało ze średnią. 47. No, nie dziwię się, bo mamy teraz 9 i 85. Jak to uśrednimy, to będzie 47. Zatem policzyliśmy średnią, ale nie z całego zaznaczonego zakresu, ale tylko z tych jego fragmentów, które spełniały pewien warunek, a ściślej te tylko, w których kolumny uwzględnione do brania warunków w tymże wierszu spełniły ten warunek, a wtedy braliśmy tę liczbę do średniej. Zauważcie, to jest warte odnotowania, że sprawdzam warunek w innej kolumnie, ale średnią biorę z tej, w której te warunki tutaj były obok pospełniane. Można to wykorzystać w niejednym problemie. Następnie, ile liczb już wiemy, zlicza liczbę, ile niepustych, zlicza ile niepustych komórek w danym zakresie. Średnia geometryczna, sama nazwa, wszystko wyjaśnia. I na koniec suma warunków, która jest praktycznie taka jak średnia warunków, identyczna, już sobie zobaczcie sami, tyle tylko, że zamiast obliczać średnią z wybranych wartości, oblicza sumę tychże wartości. Zostawiam to wam do. Pewnej pracy własnej. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Oj, jakiś mam taki mały niedosyt. Mam wrażenie, że ta średnia warunków albo suma warunków jednak mogła umknąć, kiedy tak się patrzy na namaziana, ja gadam i gadam. Spróbujmy jeszcze raz tak się tylko przyjrzeć wizualnie, o co tu chodzi w tych funkcjach. Na początku chcę policzyć średnią albo sumę. Normalnie mógłbym to po prostu zrobić funkcją średnia i suma. Tyle tylko, że ująłbym wszystkie te liczby, które są tutaj na tym brudnozielonym czy jakimś tam tle. Natomiast średnia warunków, suma warunków pozwala mi przeanalizować dane obok, i powiedzmy, że tutaj e, sprawdziłem i tu trzy jakieś kryteria w tych kolumnach analogicznych w tych kolumnach obok mojej kolumny, którą chciałbym policzyć. Powiedzmy, że w tym wierszu udało mi się znaleźć warunek. Gdzie każda z komórek spełnia ten warunek, i w tym, i w tym. Zatem ta średnia albo suma będzie policzona tylko z tego wiersza, z tego wiersza i z tego, mimo że kryterium zaznaczyłem całe. Ale wybieram tylko te, ponieważ tylko te trzy komórki spełniły swoje warunki. A te warunki, tutaj sprawdzane, są dokładnie tak, jakbym miał funkcję licz warunki. Zatem średnia warunków czy suma warunków to jest takie licz warunki z taką dodatkową kolumną, z której coś tam zliczam, jeżeli tutaj są spełnione warunki w odpowiednim wierszu, tak? Jeszcze jedna rzecz: można sprawdzać warunki dokładnie w tej samej kolumnie, którą chcę na przykład sumować. Zobaczcie, równa się suma warunków. Hmm? I weź sumę z tej kolumny, średnik, a teraz podaj kryteria. Weź tę kolumnę do kryteriów, i tu ma być wartość większa od 20. Enter. Zatem mam sumę. Zobaczcie, różni się od zwykłej sumy. Ominął pewne rzeczy. Przy czym wszystkie warunki i sama sumowana kolumna mogą być dokładnie te same. Nie ma takiej konieczności, że jak sumuję tę kolumnę, to warunki muszą być obok. Warunki mogą być w tej samej kolumnie. Jedyny tutaj warunek to taki, że jeżeli coś biorę z tej kolumny, to wszystkie warunki muszą być dokładnie na tym samym poziomie czyli taka sama ilość wierszy na tej samej wysokości i wszystkie pozostałe, ewentualnie sprawdzane dalsze warunki również. No to już teraz naprawdę wystarczy. Do zobaczenia na piątym odcinku, w piątej lekcji.